raześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt uni. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino Credit Union. Haj! Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Masz starą biżuterię? Nie sprzedawaj. Złotnik z wieloletnim doświadczeniem odrestauruje ją i naprawi. Tutaj też znajdziesz oryginalne wyroby własnego projektu. A&J Majerski Jewelers, Toronto, skrzyżowanie Lakeshore Boulevard West i 30 ulicy. Yo. Polish Studio to najskuteczniejszy sposób reklamy. Skorzystaj ze specjalnej oferty promocyjnej Polskiego Studia. Spoty reklamowe już od $75. Dodatkowo, jako bonus, reklama Twojego biznesu prezentowana będzie w internecie oraz w systemie monitorów w biurach naszej Credit Union. Program Polish Studio nadawany jest z Toronto na stacji CTV. Oglądać nas można w Ontario i w głównych centrach Kanady, a przez internet na całym świecie. Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnych fragmentów filmu dokumentalnego Henryka Bartula pod tytułem Kanadyjskie Kaszuby, część druga, czyli przyczynek do dziejów emigracji polskiej po II wojnie światowej. Zrealizowany w ubiegłym roku film, dostępny już na płytach DVD, którego powstanie sponsorowało kilka organizacji i instytucji polonijnych, m.in. Nasza Credit Union, zawiera materiały zarejestrowane na przestrzeni ostatnich 15 lat. Today, we're about to unveil a plaque in memory of those who helped to bring Polish scouting to this area and to Canada in general. Oddasz wdzięczną nagrodą nieśmiertelności i chwały instruktorki i instruktorów harcerskich, którzy w sercach i umysłach młodzieży harcerskiej utrwalali świadomość służby Bogu, ojczyźnie i bliźnim. Myślę, że ta uroczystość ma duże znaczenie, dlatego że my żyjemy w świecie coraz to bardziej mało, mniej ideowym. Ten świat jest nastawiony bardzo materialistycznie, a harcerstwo jednak przedstawia pewien ideał. Ideał formacji, ideał wychowania człowieka, ideał jakiejś samodyscypliny. Dlatego bardzo chyba jest ważne, żeby podkreślić obecność harcerstwa i przeszłość harcerstwa. Thank you.
1 września na placu przed kościołem, między placem, dzisiaj jest parking lot na tym placu, odbyło się pierwsze ognisko harcerskie, zapłonęło na Kaszubach. To było 1 września 1952 roku. Zebrała się duża grupa Kaszubów, mieszkańców Wilna i Beresbej. Przyjechał ksiądz Bernacki, proboszcz parafii świętej Jadwigi z Beresbej. Tak samo w tym dniu, w nocy, odwiedził nas biskup polowy, ówczesny już opiekun emigracji polskiej, druh, ksiądz biskup Gawlina, znany wszystkim emigrantom z lat wojennych jako biskup polowy Wojska Polskiego. Przywiózł go druh Wiktor Szeliński, który był wtedy delegatem głównej kwatery harcerskiej na Kanadę. Przywiózł go dlatego, że on prosił, jak się dowiedział, podobno w Ottawie jak był, że harcerze mają swój zjazd pierwszy w Kanadzie. To było wtedy 4 godziny drogi prawie z Ottawy, bo drogi takich pięknych dróg wtedy nie było takich pięknych dróg. Duch Szyliński przywiózł jego na nas z Łas, gdzieś po północy to było, pamiętam, deszcz padał. Duch Czerwiński, który był wtedy komendantem tego złazu, zerwał cały obóz, był raport. Ksiądz Gawlina do nas przemówił. Na drugi dzień odprawił mszę świętą i wpisał się nam do kroniki, ten wpis staje się, będzie pokazany. I tak samo wpisał się do księgi pamiątkowej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Tam na polanie pośród drzew rozlega się wesoły śpiew. Harcerskie pieśni cudny ton zanosi wiatr do polskich stron. Śpiewajmy więc, niech wieje wiatr i pozdrowienia niesie do Tatr. Śpiewajmy więc, niech piosenka ka nadzieję braciom w Polsce da. Zły los nas gonił tyle lat, zwiedziliśmy calutki świat. I chociaż czasem jest ciężko żyć, harcerz nie umie smutnym być. Śpiewajmy więc, niech wieje wiatr i pozdrowienia niesie do Tatr. Śpiewajmy więc, niech piosenka ta nadzieję braciom w Polsce da. Proszę nie zapominać, że w tym czasie, kiedy ta piosenka była ułożona, Polska była, prawda, nie była demokratyczną. To były lata 50. Także dlatego śpiewamy w nim, że niech ta piosenka da nadzieję braciom w Polsce. Tak. Przyjeżdżam tu od 52 roku, dokładnie, rokrocznie przyjeżdżamy. Nasze dzieci wychowały się na tym jeziorze, nasze wszystkie dzieci. I razem, prawda, Więckowskich, Bałutów, Włodarczyków, Grodeckich, prawda, Podkowińskich i innych, prawda, wychowali się na tym jeziorze i kochają strasznie to jezioro. I wtedy, kiedy myśmy tu przyjechali, w ogóle nie było żadnych, kompletnie nie było prawie żadnych koteży. Była ta farma Dąbrowskiego, gdzie chodziliśmy pamiętam, kupować chleb, bo pani Dąbrowska piekła chleb, myśmy chodzili kupować tam chleb. No i właśnie później, w latach wczesnych latach 60. zaczęliśmy budować te domki letnie, tak zwane polskie, prawda, na tym jeziorze. I rodzice, dzieci, którzy przyjeżdżały na obozy, zaczęli też kupować parcele i zaczęli budować te letnie domki, które istnieją do dzisiaj, które teraz już niektóre nie są domkami, tylko domami. I żadne z naszych dzieci za nic w świecie by nie chciało sprzedać tego miejsca. Kaszuby to jest naszą taką małą Polską, która nam dała dużo serca. Arek, czuj! 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 Czuj!
Czuwaj. Na imię mam Grzegorz Wołejko, przewodnik. Jestem komendantem obozu Orlęta z Montrealu. Jest tutaj na obozie 42 młodych chłopaków, harcerzy. Tutaj na tym terenie zawsze nasz obóz jest. Jest to teren stały. Śpimy w namiotach wojskowych, w warunkach dość prostych, ale dość wygodnych. Nikt nie narzeka sobie, że go coś plecy bolą. Nazywam się Paweł Purtak, mam 13 lat i przyjechałem do Kanady w 1993 roku, jak miałem 7 lat. I zacząłem chodzić, przyjeżdżać na Kaszuby, jak miałem 10 lat. I zaczęło mi się to bardzo podobać, dlatego że napisałem się na obóz. Byliśmy w naturze prawie całe dni, byliśmy w naturze, nie spaliśmy w żadnych domach ani nic, tylko pod namiotami w lesie. I w sobotę mieliśmy przepustki, żeby pójść sobie na przykład do miasta coś kupić, jakieś jedzenie, jakieś pamiątki to. A w niedzielę każdy obóz z bębnami chodził do kościoła. I kościół jest pod, nie jest jakiś budynku, tylko jest pod drzewami. I on jest bardzo fajny, dlatego że jak ksiądz mówi, to nie jest tak cicho wszystko, tylko na przykład ptaki można słuchać, można drzewa jak szumią, albo czasami można wodę słuchać, jak o brzegi oblewa. Jest bardzo przyjemnie. Co to znaczy tożsamość? Tożsamość to znaczy pamięć dziejów. To dziejów nie pamięta, ma kalectwo duszy. Bądźcie świadomi, kim jesteście. Bądźcie świadomi. To jest niezwykła wartość, być świadomym siebie. Dziadek mamy był wywieziony jako powstaniec 1963 roku. I ojciec mamy też się urodził na Syberii i ona się urodziła na Syberii. I po wojnie w roku 1920 spotkała ojca mojego, który walczył w 14 roku. Wyszła za niego za mąż, a właściwie dziadek bardzo chciał, żeby ona wyszła, żeby się wydostała z Rosji. Wyszła za mąż i przyjechała do Polski. Ojciec jako wojskowy dostał działkę i na wschodzie Polski i tam oni się osiedlili. Ja się tam urodziłam właśnie na Kresach Wschodnich. Potem znowu zbiegiem okoliczności, jak w roku 1900, jak wojna wybuchła, prawda, między Polską a Niemcami, a potem Rosja miała wojnę z Niemcami i wywieźli nas w roku 1940 w głąb Rosji. I nas wywieźli na północ od Archangelska, więc to dosyć daleko, blisko Białego Morza. No mimo tego, że byłem urodzony w Gdańsku, jednak nie mogliśmy tam zostać ze względu na to, że niemiecka inwazja zmusiła nas do ewakuacji na tereny wschodnie Polski. I przypadkowo znajdujemy się w Lwowie po przejściach różnych, powiedzmy, po zbombardowaniu w Rożyszczach i innych. Znajdujemy się we Lwowie, w rodzinnym mieście mojej mamy i akademickim mieście mojego taty. Stamtąd Rosjanie wywożą nas 10 kwietnia 1940 roku do Rosji. No i po 14 tygodniach jazdy transsyberyjską, tą w luksusowych wagonach bydlęcych, dostajemy się wreszcie na posiołek Ogólny i z którego, powiedzmy, tam zaopatrujemy w opał, czyli drzewo, elektrownię miejską w Ałdanie, która zasila tak zwaną dragging machine, czyli kopaczkę, olbrzymią kopaczkę, miasto właściwie pływające przy wydobyciu złota. W tym dywizjonie wykonałem 7 lotów do Polski. Na jednym z nich byłem wyznaczony na bombardowanie siedziby Gestapo w Alei Szucha w Warszawie. To było 29 października 1942 roku. Pogoda była sprzyjająca. Znając Warszawę i rejon Warszawy, zacząłem naloty z rejonu Wilanowa na Aleję Jerozolimską i na Aleję Szucha. Niestety po trzech nalotach
zdecydowaliśmy zaniechać zrzucenia bomb na siedzibę Gestapo w bojaźni, że te bomby spadną na domy polskie. Moje własne mieszkanie, w którym moi rodzice mieszkali w tym czasie, było tylko na ulicy Mokotowskiej koło Placu Zbawiciela, więc bardzo blisko Alei Szucha. Zdecydowaliśmy zrzucić bomby na lotnisko Okęcie i to wykonaliśmy. W czasie tych nalotów była dość aktywna artyleria przeciwlotnicza z rejonu Bielan. Po wojnie, kontaktując się z kolegami w Polsce i opowiadając im tą całą historię, mówili, że Bogu dziękujmy, że nie bombardowaliśmy tej nocy siedziby Gestapo, z tego względu, że tej nocy było bardzo dużo Polaków tam i straty były ogromne w ludności, jeśli byśmy trafili w budynek Gestapo. No i więc tłukli i tak dalej, także to byłem, tutaj mam też ten bliznę, dlatego że jak tłuką tymi pyczami z łowiem na końcu, to on się zagina i nie tnie skóry, ale odbija mięso od kości. Tam rzucali mną w tym pokoju badań. Ja w pewnym momencie zabili się za mocno, rzucili mnie na stół, który miał słabo, no i się przewrócił. Przewrócił się i ja upadłem, nie wiem, wie pan, że jak się upada, czy się w takich wypadkach, to człowiek tak automatycznie oczy zamyka.